pojedynek europejski. I to drugi pojedynek europejski w Radiu Wnet. Pani Joanna Staniszki z Koalicji Obywatelskiej, lista Koalicji Obywatelskiej, pozycja numer 8. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I pan Jarosław Sellin, kandydat z województwa z Pomorza, lista PiSu, Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 2. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. To na początek, ponieważ państwo się nie znają, pani Joanna Staniszkis jest radną w Warszawie, pan Jarosław Sellin był wiceministrem kultury i jest posłem na Sejm z Prawa i Sprawiedliwości, to proponuję na sam początek, żeby państwo zapoznali się nawzajem ze swoimi życiorysami. Życiorys pana Sellina, jeżeli można prosić. Ale to co, mam przeczytać? Tak. Głośno? Głośno, tak. Po prostu przeczytam. Ja sprawdzę, no dobrze. Syn Henryka i Marii Sellinów. W 1988 roku ukończył studia na kierunku historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował następnie jako nauczyciel historii, czyli tak jak ja tu, w 5. liceum ogólnokształcącym w Gdańsku oraz jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. W 21 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pod tytułem Żydzi i judaizm w doświadczeniu Karola Wojtyły. 20-78. W latach 83-89 działał w opozycyjnym ruchu Młodej Polski. Jako reprezentant strony solidarnościowo-opozycyjnej uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw młodzieży. W 90 roku przystąpił do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 91 przeszedł do Koalicji Republikańskiej. Kandydował z tej listy do Sejmu w wyborach w tym samym roku. A pod koniec 92 roku przystąpił z nią do Partii Konserwatywnej, z której odszedł w 93. A potem już losy potoczyły się zupełnie inaczej. Coś w tym życiorysie panią zaskoczyło? No ten tytuł chyba tej pracy, Żydzi i judaizm w doświadczeniu Karola Wojtyły. Ale nie wiem, czy państwo mają tytuł mojej pracy doktorskiej. Ja ją ledwo pamiętam, ale pamiętam. Nie wiem, czy mamy tytuł teraz. Jarosław Sellin przeczyta życiorys pani Joanny Staniszkis. Postaram się sprostać. Joanna Maria Staniszkis, doktor matematyki. Urodziła się w 1963 roku w Warszawie, czyli jest moją rówieśniczką. Absolwentka 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Godwalda, obecnie imienia Staszica. W 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 obroniła pracę doktorską na Wydziale Matematyki University of Washington, Seattle. Od 1993 adiunkt na Texas A&M University, University of Michigan i Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku nauczycielka matematyki w języku angielskim w dwóch społecznych liceach z maturą międzynarodową. W 2012 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2015 startowała w wyborach do Sejmu z ramienia partii Nowoczesna z okręgu podwarszawskiego, zdobywając blisko 10 tysięcy głosów. Obecnie w kole Nowoczesna Warszawa-Śródmieście. Radna Warszawy w kadencji 2018-2023, chyba odnowiony mandat? Tak, więc to się tam końcówka trochę nie zgadza. To zaraz dodam. Jeszcze ostatnie zdanie. Wegetarianka, miłośniczka natury i joggingu, a także sztuki nowoczesnej. Tutaj widzę, że państwo już tak skądinąd wzięli ten życiorys. Tak, jestem już w kole PO, nie jestem w Nowoczesnej od chyba od jakichś 3 lat. Tak, drugą kadencję w Radzie Warszawy. I teraz głównym moim hobby to jest, znaczy w ogóle zwierzęta kocham, ale chodzenie, trekking po górach. Byłam na Kilimandżaro w tym roku, więc tego typu trekkingi. Ja też odczuwam potrzebę uzupełnienia mojego życiorysu, bo jestem posłem od 19 lat. Na szczęście 5 wyborów do Parlamentu Krajowego udało mi się to zaufanie społeczne uzyskać. Wiceministrem kultury też dosyć długo, bo 10 lat. I jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od roku 2010. Jaki jest tytuł pani pracy doktorskiej? Algebry z Klianin. Z działu algebra nieprzemienna. Dobrze, coś więcej? No, mam zastosowanie w fizyce kwantowej, jeśli w ogóle gdziekolwiek, bo to jest matematyka teoretyczna z takiego działu nieprzemiennego, a w świecie kwantowym właśnie świat jest nieprzemienny. Więc tam stąd filozofia w edukacji. Tak, też. Tak.
między innymi dlatego. Mhm. Świat kwantowy zresztą się też nie jest dostępny dla zwykłej logiki klasycznej. No tak, bo tam jest taka logika rozmyta, tam jest zasada niejednoznaczności. Także to jest takie właśnie no, ciekawe środowisko. I ta niejednoznaczność pociąga panią pewno do polityki. No być może. No polityka, odkrywam ją coraz bardziej, rzeczywiście coraz bardziej jest taka, no, delikatnie określając, nie za miła czasami. Ale to po co? Człowiek lubi z rzeczy miły, z rzeczami miłymi obcować, a ktoś zostaje politykiem? Nie, ale ja lubię wyzwania też, więc jak im trochę jest trudniej dla mnie, nawet w tej kampanii, to tym bardziej mi to właśnie dopinguje, żeby walczyć. Patrzy pani teraz na polityka Prawa i Sprawiedliwości? Uśmiechniętego, który ma chyba łatwiej. I co pani myśli? Znaczy ja jestem dość tolerancyjną osobą, choć oczywiście wiele rzeczy mnie bardzo wkurza, ale tutaj jak rozmawiamy, to po prostu traktuję tutaj pana jako rozmówcę i zupełnie nie mam żadnych takich zaszłości krytycznych czy wypamiętywania czegokolwiek. A jak pan patrzy na znaczek Platformy Koalicji Obywatelskiej w klapie u pani Joanny Staniszkiewicz, to co pan myśli? No, że jest to jakieś logo, które funkcjonuje od jakiegoś czasu, jest znakiem rozpoznawczym tej partii, z którą rywalizuję. Ale ja generalnie w polityce się znalazłem dlatego, że mnie zawsze życie publiczne interesowało, szeroko rozumiane, bo przecież miałem też dosyć długi epizod dziennikarski w swoim życiorysie, a polityka jest jedną z najistotniejszych części życia publicznego. Ale ja nie widzę tutaj wrogości, która powinna występować w momencie... No bo taka jest obecna przecież w dyskursji politycznym. Jest wrogość. Pan jest złem, którego trzeba wszelkimi sposobami wyrzucić z życia publicznego. A pani jest agentką niemiecką, którą trzeba jak najszybciej z Polski pozbyć. To powinni państwo patrzeć na siebie wrogo. Polityka w państwie demokratycznym jest obszarem sporu oczywiście i czasem nawet ostrego sporu. I po to demokratyczne też instytucje wymyślone, jak na przykład parlamenty, żeby ten spór się toczył w zamkniętej i zorganizowanej przestrzeni, a nie żeby się ludzie bili na ulicy z powodu różnicy poglądów. Ale czasami oczywiście ten spór przekracza pewne granice. I dobrego smaku, i nadmiaru agresji, i hejtu. To wszystko w ostatnich latach niestety mocno zauważamy. A lepiej chyba by było merytorycznie i spokojnie. No właśnie, ale krytyka dotyczy poglądów i działań, a nie ludzi. Więc my tutaj jesteśmy ludźmi, dopóki nie usłyszałam poglądów. Jeszcze się możemy pokłócić, wszystko przed nami. No to w takim razie zaczynamy. Runda pierwsza. Pojedynek europejski. Runda pierwsza. Runda pierwsza dotyczy centralizacji Unii Europejskiej, problemu suwerenności. Żeby się rozgrzać, posłuchamy, co powiedział Daniel Freund. My, Parlament Europejski, chcemy zmiany traktatów. Chcemy naprawić największą wadę projektu europejskiego i pozbyć się weta. Nie dlatego, że my tutaj w Parlamencie Europejskim tego chcemy, ale dlatego, że europejscy obywatele tego chcą. W przeważającej większości wciąż nam to powtarzali. A kiedy nadchodzą zmiany, cóż, wtedy jest opór. Niektóre rządy nie chcą słuchać, czego chcą ich obywatele. Oni nie chcą europejskiej demokracji. They do not want European democracy. I jak przystało na prawdziwy pojedynek, teraz będzie losowanie. Kto pierwszy będzie mówił? Mam kamień, który schowałem w jednej z rąk i pani radna losuje. W której ręce jest kamień? Ale malutki kamień, czy ten, który widzę? Ten po lewej, widzę kamień. To ten po lewej, a on jest... Ale mojej lewej. Czyli mojej prawej. Tak. Prawa, lewa, zaczyna pani. Suwerenność europejska i zasada, no właśnie, zasada głosowania. Czy utrzymujemy wetu według pani, czy też je znosimy? Znaczy ja uważam, że w niektórych kwestiach powinno być utrzymane. Jak przyjmowanie nowych członków do Unii, czy być może sprawy gospodarcze, czy jakieś wewnętrzne. Natomiast zdecydowanie jestem przeciwko wetowaniu takich spraw jak sankcji dla Rosji, które tu mają miejsce przez Węgry, pomocy dla Ukrainy, czy w ogóle przyjęcie Ukrainy do Unii. I też są problemy oczywiście bez prawa weta, jeśli chodzi o sankcje dla krajów, które są jednym z krajów Unii, prawda? Bo wtedy one same siebie jakby bronią i już mamy to weto. I wtedy są jakieś bardziej skomplikowane procedury, które prowadzą do rozstrzygnięcia tego sporu. Także ja jestem za prawem weta.
świata w niektórych sprawach, tak. Czyli jednak zmienienie zasady, bo zasada teraz jest ogólna. Państwa mają weto właściwie prawie w każdej sprawie, a teraz mamy to zmienić i to weto tak, ma być ja w jednych sprawach tym. Tak, w drugich sprawach ja jestem sprawach za tym. I czytałam o tym prawie, że tylko jeszcze dodam, że to jest, że dalej będzie jakby prawo weto, ale to już wtedy cztery państwa będą musiały zawetować, a nie tylko jedno, jak w tej chwili. Czyli koalicja państw, Jarosław Sellin? Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że żadne z 13 pakietów sankcji przeciwko Rosji nie zostały przez nikogo zawetowane. Oczywiście były przedłużone procedury, dyskusje, ale żadne państwo, również Węgry, żadnego z tych pakietów sankcji nie zawetowały, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że Węgry czasami przeszkadzają w dogadaniu szczegółów tych poszczególnych sankcji. Ja jestem za tym, żeby Unia Europejska była tym, czym miała być od samego początku, czyli organizacją międzynarodową państw narodowych, suwerennych państw narodowych. Niestety dryfuje w niebezpiecznym kierunku, zmierza do superpaństwa, do państwa scentralizowanego i na tym polega istota propozycji zmian traktatów, wypracowana w Parlamencie Europejskim, ale też z sympatią oglądana przez obecny skład Komisji Europejskiej. I uważam, że to jest niebezpieczny pomysł, bo się pozbawi po prostu takiego poczucia, że się współtworzy tą organizację międzynarodową wśród krajów małych, ale nawet średnich i doprowadzi de facto, bo trzeba też poza procedurami, poza schematami instytucjonalnymi widzieć realne potencjały, które w Europie są. Doprowadzi de facto do kierowania całą Unią Europejską przez Niemcy z junior partnerem Francją i krajami zbliżonymi do tych dwóch potencjałów, czyli krajami Beneluxu. A inne kraje wtedy będą peryferyjne, będą przegłosowywane, będą musiały realizować politykę wypracowaną poza własnymi stolicami, w Berlinie i Brukseli tak de facto. Więc moim zdaniem te zmiany traktatowe, te zaproponowane są bardzo niebezpieczne i jednym z zadań, jakie ja widzę dla mojego środowiska politycznego, dla mnie osobiście, jeśli zdobędę zaufanie wyborców, jest zatrzymanie tego procesu. Czy ja mogę coś jeszcze dodać? Ja uważam, że żyjemy w tak szybkim świecie i niebezpiecznym i w sytuacji z wojną i z wojnami tak naprawdę i z wojną hybrydową już w Polsce, że potrzebna jest szybkość decyzji, a to brak prawa weta. Oczywiście, że w efekcie Węgry nie zawetowały, ale trwała taka ta pomostowa, dłuższa procedura i to się wszystko przedłużało w czasie, więc o to chodzi. Więc jak w tej chwili po prostu decyzyjność Unii jest bardzo taka powolna i nie możemy sobie na to pozwolić. Uważam, że jest potrzeba szybkich decyzji, właśnie, zwłaszcza w świetle wojny. Szybkich decyzji czy dobrych decyzji? No dobrych, ale też jakby dość szybkich w sensie wspólnego jakby sprzeciwiania się Rosji, czy jakiejś zwiększenia sankcji, czy produkcji zbrojenia, produkcji amunicji i tak dalej. Potrzebne są moim zdaniem szybkie decyzje, dobre i szybkie oczywiście, a nie te, które trwają rok czy dwa, prawda, w sytuacji wojennej. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że prawo weta dotyczy tylko jednej instytucji europejskiej, indywidualnego weta, czyli Rady Europejskiej, czyli tego najwyższego organu władzy, jaka w Unii jest, czyli szczytów co miesiąc na ogół się odbywających przywódców wszystkich 27 państw. Natomiast na poziomie i Komisji Europejskiej, i Rad Unii Europejskiej, czyli spotkań ministrów z wszystkich 27 państw, wyspecjalizowanych ministrów, czy Parlamentu Europejskiego, oczywiście takiego prawa nie ma, więc to jest tylko w tej najwyższej władzy i wyeliminowanie tego prawa z tej struktury najwyższej władzy może naprawdę oznaczać, że ktoś będzie zmuszony do realizowania polityki, której nie chce, obawia się i jest wbrew jego interesom. Więc moim zdaniem jednak to prawo weta powinno pozostać właśnie dokładnie w tej instytucji, w Radzie Europejskiej. Jest wbrew jego interesom, ale może zgodne z interesami 26 innych krajów i to jest po prostu, ja jestem za demokracją i jednak po prostu ja się boję obecnej sytuacji na świecie i w Europie i będę się czuła bezpiecznie, jeśli większość będzie decydowała to z teoretycznych wymiarów przejdźmy do... Ja mam zaufanie do tych krajów, ja się nie boję krajów, nie boję się Niemców, nie boję się Francji, a poza tym to wcale nie prawda, że one rządzą, prawda? Więc Polska jest dużym krajem, ma dużo europosłów i to nie jest tak, że Niemcy będą podejmowały jakiekolwiek decyzje za nas. To załóżmy na przykład, zejdźmy na przykład do konkretów, że na przykład będzie jakiś konsensus w sprawie
tego, że trzeba budować armię europejską i dystansować się od NATO. I to jest, to będzie sprzeczne z polskimi interesami, a mogą na przykład właśnie z powodu braku prawa weta, mogą na przykład nam to narzucić. Czy to jest dobre dla Polski, czy to jest złe z interesami innych krajów. No, nie. Niemcy i Francja, moim zdaniem, w sensie takim bardziej dalekosiężnym, chcą zarządzać Europą samodzielnie i w gruncie rzeczy mówią o tej strategicznej autonomii Europy. To jest ładne hasło, ale za tym się kryje tendencja do wypchania Amerykanów z Europy. No, nie wtrącajcie się już do spraw europejskich. W dalszym ciągu będzie to weto czterech państw, prawda? Więc to nie jest jednak pewien bufor, a nie będzie to jakieś jedno złośliwe państwo typu Węgry. Ale gdybyśmy wzięli przypadek i moment wybuchu wojny na Ukrainie, to determinacja akurat rządu Mateusza Morawieckiego wprowadziła Europę w ten stan najpierw niepokoju, a potem reakcji. Gdyby to była decyzja Brukseli, to te decyzje byłyby powolniejsze, wolniej by zachodził ten... Dłużej byśmy dochodzili do momentu, w którym Rosja byłaby tak jednoznacznie określona jako agresor. No dobrze, więc on jakby zaczął tą rozmowę, no ale to nie zmienia faktu, że to jakby nie ma wiele wspólnego z prawem weta w tym momencie, tak? Po prostu on zaczął tą dyskusję i to przyspieszył, ale to nie były podejmowane wtedy decyzje. Ale to było widać teraz na podstawie tego, co mówiłem, co wyszło z takich rozmów Angeli Merkel, no to było widać, że to sojusz rosyjsko-niemiecki rysował się na mapie Europy od dawna. Budowa Nord Stream 2 była tego przykładem. Zaangażowanie państwa niemieckiego i państwa rosyjskiego. Czyli krótko mówiąc, biznes wbrew interesom Europy, a Niemcy są najsilniejszym krajem. No ale się to jednak szczęśliwie skończyło, tak? Nie, albo nieszczęśliwie, bo wojna skończyła to na... Tylko że Niemcy na przykład przed tą pełnoskalową inwazją nie chciały słuchać właśnie mądrzejszych od siebie w tej sprawie i jednak tą Rosję do Europy starały się wciągać i biznesowo i politycznie bajały o sojuszu od Lizbony do Władywostoku i żywiły tę Rosję właśnie tą współpracą gospodarczą, żeby ona się mogła uzbroić, wzmocnić militarnie i potem w konsekwencji zaatakować Ukrainę. Dlatego mówię o tym prawie weta również dlatego, że się okazuje, że tak ważny kraj, najsilniejszy w Unii Europejskiej jak Niemcy, mogą się na przykład straszliwie mylić, ale mają na tyle dużą siłę i potencję, na przykład gospodarczą, że mogą do swojego zdania zdecydowaną większość krajów przekonać. I wtedy właśnie to prawo weta jest potrzebne, żeby kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy jednak wylać. No i są obosieczne. Tak jak mówię, cztery państwa to też jest prawo weta, tylko troszkę po prostu nie takie jednostkowe. No dobrze. Ale wie pani co, ja muszę o jedną rzecz dopytać, bo pani mówi cztery państwa i pani na to z sympatią patrzy, a tymczasem oficjalne stanowisko pani partii i liderów pani partii, ja mam ograniczone zaufanie do tego oficjalnego stanowiska, ale jednak oficjalne stanowisko jest takie, że nie popieramy tych zmian traktatowych, nie popieramy zniesienia prawa weta. Jedyny wyłom zrobił w swoim ekspoze Radosław Sikorski, któremu się przysłuchiwałem w Sejmie, który powiedział, że jednak on by w niektórych okolicznościach zniesienie tego prawa weta Radosław Sikorski wycofał. Radosław Sikorski jest moim faworytem po Donaldzie Tusku, więc bardzo go cenię i się z nim zgadzam po prostu. Ale z Tuskiem nie, a z Sikorskim Tuskiem, tak. No po Donaldzie Tusku. Tusk nie, pierwszy, Radosław ale właśnie drugi. Tutaj problem polega na tym, że oni mieli w tej sprawie odmienny głos. No trudno, no mają odmienne. Ja tu, ponieważ z sprawami zagranicznymi zajmuje się Radosław Sikorski, więc ja tutaj jestem... Znaczy nie dlatego, ja po prostu mam swoje zdanie. I nie zawsze się być może zgadzam, nawet nie do końca często wiem, jaka jest oficjalna linia. Mówię swoje zdanie w tym momencie. W każdym razie jest protokół rozbieżności. Możemy zapisać Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Sel za utrzymaniem zasady weta, pani Joanna Staniszkis za zmodyfikowaniem zasady weta w Europie. Cztery państwa to są państwa, które mogą zablokować niekorzystne decyzje, jeżeli tak będą uważać. Dobrze podsumowałem? Tak. No to przechodzimy do rundy drugiej. Pojedynek europejski. Runda druga. Druga runda to sprawa klimatu, transformacji energetycznej i sprawa gospodarki. Posłuchajmy Helmuta Scholza.
Międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu stwierdził, że mamy 30, maksymalnie 40 lat, aby samodzielnie zadecydować o przetrwaniu ludzkiej cywilizacji. Oznacza to, że nie powinniśmy patrzeć, co robią teraz Rosjanie, co robią Chińczycy, co robią Amerykanie, Afrykanie. Jakie są prawdziwe wymagania, aby zachować planetę Ziemię i ludzką cywilizację oraz w tym kontekście ustanowić Unię Europejską jako gracza geopolitycznego. Skoncentrujmy się na tym pytaniu. Koncentrujemy się na tę Fragestellung. To my zaczniemy od aksjomatu. Czy do pana Jarosława Sellina przemawia aksjomat, że mamy 40 lat na uratowanie cywilizacji? Nie, uważam, że mylą się ci wszyscy, którzy mówią, że jest jakiś konsensus naukowy w tej sprawie. On jest właściwie politycznie i ideologicznie narzucany. Olaf Scholz, nie Helmut Scholz, się moim zdaniem tutaj w tej sprawie myli. I to jest typowe dla ludzi o wrażliwości lewicowej czy liberalnej, że właśnie tą obsesją katastrofy klimatycznej żyją. Ja jestem bardziej skłonny wierzyć tym naukowcom, bo są też tacy naukowcy, którzy mówią, że w zdecydowanej większości zmiany klimatyczne są procesem naturalnym. Ja jestem historykiem, wiem jaki był ciepły klimat w Europie w czasie średniowiecza, że pod moim Gdańskiem były winnice, w południowej Szwecji i w Anglii były winnice, a potem było małe zlodowocenie od XVII do początku XIX wieku i od początku XIX wieku jest też stopniowe ocieplenie. I moim zdaniem ręka człowieka nie przyczynia się do tego w sposób rozstrzygający. W związku z tym to są obsesje, zwłaszcza właśnie lewicowych czy liberalnych polityków europejskich, którzy odpowiadając, bo mówią, że te zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka, głównie emisją CO2 i innych tego typu zanieczyszczeń, która to Europa odpowiada za 7, niektórzy mówią 9% tych zanieczyszczeń. I chce być w awangardzie właśnie zero emisyjności i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem konsekwencje tego szaleństwa będą takie, że Europa stanie się niekonkurencyjna gospodarczo, będzie biednieć, będzie musiała narzucać siłą po prostu obywatelom Europy różne rozstrzygnięcia, które bardzo mocno dotykają ich codziennego, po prostu codziennego życia, a w konkurencji międzynarodowej z potencjami wielkimi świata, Chiny, Indie, Ameryka i różne wschodzące kraje pod względem ekonomicznym, będzie zostawać w tyle, będzie po prostu skansenem. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczna ideologia, ten Zielony Ład, jako jedyna strategiczny program obecnego składu Komisji Europejskiej. Ja bym wolał, żeby strategicznymi politykami Europy było utrzymywanie dobrobytu Europejczyków i skoncentrowanie się na bezpieczeństwie Europejczyków, takiego rozumianego wprost, związanego i z wojną, i z nielegalną imigracją. To samo pytanie do pani Joanny Staniszki z Aksjomat. 40 lat na ocalenie cywilizacji. Prawdziwy? Czy zgadza się pani z takim aksjomatem, czy nie? Zgadzam się, a wręcz uważam, że mamy mniej czasu, żeby ocalić cywilizację. Musimy podejmować decyzje jak najszybciej. I się w pełni zgadzam z tym programem, że do 30 roku musimy ograniczyć emisję do 55%, o 55%, tutaj mam zapisane, żeby się nie pomylić, do 2050 mamy mieć neutralność zero emisji, czyli netto, prawda? Te, które są wydzielane i produkowane. I rozumiem, że tutaj słyszę nie pierwszy raz ten pogląd, że nie ma ocieplenia klimatycznego, nie ma katastrofy klimatycznej. Ale nie spowodowane przez człowieka jako dominującego czynnika. No ale tamte poprzednie zmiany, takie te naturalne nazwijmy to, to trwały po kilkaset lat, nawet tysiące czy miliony lat często, jeśli chodzi o sprawy dinozaurów, czy chociaż, jak pan mówił, te przykłady, które trwały 200 lat. A teraz mamy ocieplenie bardzo szybkie przez 30 lat. To są ogromne zmiany czasowe. To nieprawda. Mała epoka lodowcowa się zakończyła na początku XIX wieku i stopniowo, powolutku, ale od początku XIX wieku klimat na Ziemi się ociepla. Czyli już 200 lat. Ale są naukowe... A teraz wpadliśmy w histerię. Nie rozumiem, no nie dlaczego. Jest to histeria. Jest to efekt cieplarniany przez emisję gazów. Tworzy się taka powłoka i ciepło nie ucieka, tylko po prostu zostanie odbite z powrotem na Ziemię. Jest to jakby fakt oczywisty. Mamy ten sam efekt jak w szklarni. Ile można wytrzymać w szklarni? Króciutko, prawda? Pani radno, niedobór dwutlenku węgla powoduje na przykład problemy z wegetacją roślin, więc możemy też na przykład przesadzić ze zniszczeniem dwutlenku węgla w atmosferze i zapadnie na Ziemi głód, bo się okaże, że rośliny nie rosną. Przede wszystkim, nie wiem, my chyba żyjemy, ja jeszcze mogę teraz kontynuować, dobrze, chyba żyjemy jak
jakby w innych rzeczywistościach. Przecież widać gołym okiem, że coraz jest właściwie całe kraje czy kontynenty są ogarniane suszą, też w Polsce, ale już nie mówię o Afryce, gdzie temperatura sięga 50 stopni czy więcej. Gdzie mieli rzeczywiście milionowe migracje ludzi. Wszystkie zjawiska są prawdziwe. Są prawdziwe. Tylko przyczyny, nie moim zdaniem... Ale moim zdaniem i wielu naukowców i noblistów są to przyczyny spowodowane przez człowieka. No są nawet obliczenia. Ale to są może ci naukowcy, którzy też by nie wierzyli, nie uważali, że nie ma COVID-u, tak? Czy że szczepionki nie działają, czy tam są, zabijają ludzi. No nie wiem. Są obliczone, tak? Te składniki, które wpływają na te emisje, jak rolnictwo 24%, pani samochody osobowe 13%, dostawcze 14%, zgoda, zgoda co do dwóch rzeczy. Budynków 40%. 100% zgoda co do dwóch rzeczy, że powinniśmy mieć czystsze powietrze i na przykład czystszą wodę, bo po prostu lepiej tak jest. Nie wrzucać do wody oczywiście, pełna zgoda. Tej wody chłodzącej z fabryk czy z pożarniczych. Pełna zgoda, ale na tej, żeby zrealizować te cele, znaczy na tej emocji nie budujmy sztucznej ideologii. Ale dzisiaj to nie jest Zielony emocja. Ład, ja jestem przerażona. Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, bo nie chcą, żeby ich dzieci nie miały wody pitnej za 20 lat. Bo ktoś prowadził te dzieci w niepotrzebną histerię. No, nie wiem. Zmiany klimatyczne, naturalne były w historii Ziemi częste. Mieliśmy lodowiec aż do Karpat i Sudetów i mieliśmy winnice w południowej Szwecji i Anglii. A teraz mamy od lat 90. kukurydzę po raz pierwszy w Polsce, która dalej rośnie. Przed tym nie było nigdy kukurydzy, a jest. Ja nie mówię, że się to wszystko nie zmienia, ale zmienia się z powodów naturalnych, a nam się chce wprowadzić ideologię polityczną i idącym za tą ideologią programy, które utrudniają po prostu ludziom życie. Czyli pan uważa, że te dymy z tych fabryk, te wyziewy z samochodów nie mają wpływu na ocieplenie klimatu? Nie, ja pani powiedziałem, że lepiej oddychać czystszym powietrzem i pić czystszą wodę. No właśnie. Ale nie przesadzajmy z tym. Trzeba o to walczyć poprzez wprowadzanie właśnie tych wszelkich programów o neutralności. Ale nie przesadzajmy z tym, że nagle właśnie czeka nas, że jest ostatnie pokolenie, że czeka nas jakaś katastrofa. No ja tak uważam, bo katastrofy widzimy gołym okiem i jeśli nie wstrzymamy tego ocieplenia o te pół stopnia czy półtora stopnia średniej temperatury, to po prostu no, woda się podniesie w oceanach i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, ale jest udowodnione, że możemy to próbować wstrzymywać właśnie takimi działaniami jak ograniczenie emisji. Ja uważam, że nie wstrzymamy, bo to są procesy naturalne i człowiek no właśnie, nie ma to, na to, no to się nie dogadamy, nie ma tak na to bardzo to dominującego procesy. Wpływu. Natomiast po prostu utrudnimy sobie życie, a Europa po prostu będzie ofiarą ideologii. Po prostu tylko ideologii, bo gdzie indziej się tym tak nie przejmują i tego nie robią. Ale właśnie bardzo dobrze, że trochę też się przejmują i akurat to jest dobrze, że Europa będzie w awangardzie pozytywnej tego typu zmiany i można mieć nadzieję, że Stany, czy Chiny, czy Indie będą ją potem naśladować, bo bez tego oczywiście nie damy sobie rady na świecie. Ale czy nie przegra w takim razie w geopolitycznej walce? Co z tego, że Europa będzie w awangardzie, skoro chińska gospodarka będzie gospodarką rosnącą? No ale i tak wszyscy wyparujemy i się staniemy parą wodną, jeśli z tego nie zatrzymamy za 50 lat. Albo z silną lub mniej silną gospodarką. Albo wyparujemy, albo nie wyparujemy, bo rozumiem, że jest dyskusja na temat na poziomie prawda, ale to są fakty naukowe. Nieprawda. Ale proszę przyjąć do wiadomości. To nie jest wiara jak w Boga. Ale proszę przyjąć do wiadomości i proszę uwierzyć historykowi, że mniej więcej od IX do XV wieku było o wiele cieplej niż dziś na całej Ziemi. I jakoś ludzkość nie zaginęła, świetnie się rozwijała, przepiękne mieliśmy średniowiecze, uniwersytety, winnice, cywilizacja, no tak, kultura, ale teraz rozwój miast. Z tą ilością tego CO2 to po prostu nie widać końca tego ocieplenia. To ocieplenie będzie się rozpędzało, będzie przyspieszało. To nie jest tak, że ono jest, a potem ma szansę zmaleć samo z siebie, bo nie może zmaleć samo z siebie. Po prostu jest to niemożliwe z takim stężeniem tego CO2 w atmosferze. To o to chodzi. Ocieplenie jest, ale jest spowodowane czynnikami ale naturalnymi. Ale dobrze, nawet gdyby, to nie jest w stanie się oziębić samo z siebie. A to no nie jest w stanie, bo CO2... No za jakiś czas mamy cykle. Rośliny sobie dadzą radę i zwierzęta, za jakiś czas zwłaszcza małe, oziębiać. Natomiast niepotrzebnie z powodu procesów naturalnych
wprowadza się jakąś histerię, zwłaszcza w młodym pokoleniu. I z tej histerii wynika. No, ale bo młode pokolenie wierzy w naukę. Jeszcze jest jedna rzecz, która za tym stoi, mianowicie biznes. No, biznes też jest konkretny, w konkretnych też często krajach, wyspecjalizowanych w produkcji urządzeń. Akurat to, że ludzie się boją, że za 20 lat wyparują, to akurat nie sprzyja biznesom, bo nie będą może kupowali nowych domów, jakichś drogich samochodów czy jachtów. Ale niech pani nie mówi, że ludzie wyparują za 20 lat. No, to tak trochę obrazowo mówię, ale może za 50. Może za 50. Nie, no naprawdę. No, trzeba myśleć o naszych wnukach i prawnukach. Ja myślę, moje dzieci, moja córka chciała mieć kilkoro dzieci, już teraz chce być jedno, jak dobrze pójdzie. Po prostu się boimy, no. Ktoś się skrzywdził, no. Ideologią niestety. No nie jest to tylko ideologia. Bo tak. No ale się dogadamy, jak w wielu innych aspektach. No to są właśnie, to pokazuje ten nasz, to pęknięcie w Polsce, prawda, że są po prostu te owe nie do przybycia. No dobrze, to w takim razie protokół rozbieżności, punkt numer dwa, aksjomat, czy ocieplenie pochodzi od człowieka, czy też pochodzi... I program Europejski Zielony Ład do kosza. No to na pewno nie. Trzeba negocjować, trzeba trochę go zmienić, ale nie do żadnego kosza. To jest nasz jedyny ratunek. Tego typu program. Ja nie mówię, że dokładnie to, bo jest źle wynegocjowane dzięki Januszowi Wojciechowskiemu, tak? To państwa przedstawiciel dzięki Unii. Dzięki Timmermansowi. To on był najbardziej samodzielnym w ogóle nie było żadnych negocjacji cały Zielony Ład dotyczących na przykład przykładowo tych nawozów, zmniejszenia wszystkim od 50%, gdzie Polska ma rzeczywiście mniej niż wiele innych krajów, a i tak musi o połowę zmniejszyć. To są rzeczy, czy takie po prostu absurdalne i nie dziwimy się, że rolnicy się buntują, tak? Bo były źle wynegocjowane. Ale nie jest wszystko do kosza, tylko trzeba po prostu jeszcze przedłużyć rozmowę na ten temat. Jak mówiłem o biznesie, to mówiłem na przykład o tym, że właśnie Niemcy starają się sprzedawać, gdzie się tylko da, swoje farmy wiatrowe i swoje urządzenia wiatrowe, a teraz też słyszymy o tym, że my z naszych pieniędzy będziemy dopłacali do kupowania zużywanych już, czy zużytych samochodów elektrycznych z Niemiec. I właśnie niestety za takimi ideologiami właśnie zmierzającymi do rzekomo szlachetnych celów stoi też bardzo często twardy biznes, który chce upchać swoje produkty. I dlatego jedne kraje są w awangardzie tego programu, a inne się tego boją, bo mają powody do obaw. Bo mogą być po prostu wyłącznie nie producentami tych produktów, tylko konsumentami i jeszcze przepłacać. Więc moim zdaniem za tym Zielonym Ładem też i takie niestety mało chlubne intencje się kryją. Polska jest naprawdę uważana przez wiele krajów, że produkuje żywność ekologiczną, bo rzeczywiście używamy mniej nawozów niż Francja, czy Holandia, czy inne kraje. I taki Zielony Ład by pomógł jeszcze Polsce, by się właśnie tak wybiła. I właśnie, a żywność naturalna jest droższa, więc tylko... to nie jest przekreślenie jakichś szans, czy uleganie nie wiadomo czemu. Właśnie w tym byłaby nasza siła w ekologicznym turystyce, w ekologicznej żywności. A jakie by konsekwencje całego pakietu transformacji energetycznej będą dla gospodarki? Znaczy ja chciałam tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę, że czytałam i myślę, że to jest prawda, że w Czechach część KPO jest poświęcona na ocieplenie budynków. Po prostu ludziom się daje i się ociepla za niewielką, że oni, rozumiem, że niewiele płacą lub w ogóle nie płacą. I tutaj państwo zyskuje dwukrotnie, bo nie dość, że będzie jako państwo potrzebowało mniej energii, a plus ludzie będą oszczędzali, będą płacili mniejsze rachunki i będzie dla nich taniej. Więc... ja uważam, że coś takiego byłoby dobrym pomysłem właśnie jeśli chodzi o energię. Po prostu zmniejszyć zapotrzebowanie energii, co zresztą też jest w programie Unii, prawda? Żeby z roku na rok o kilka procent zmniejszać w ogóle zapotrzebowanie na energię. Więc czemu w tym kierunku nie pójść z tych pieniędzy KPO, chociaż częściowo? A ja zwracam uwagę na to, że ideologowie Zielonego Ładu na przykład jeszcze niecałe kilka lat temu mówili, żeby przechodzić z paliw kopalnych rozumianych jako węgiel na przykład na gaz, bo on jest ekologiczny. A teraz nagle odkryli, że gaz to jest też paliwo kopalne i mamy odchodzić od gazu, mimo że ludzie piecyki gazowe masowo zainstalowali. Że mówiono, że atom jest ekologiczny, a z racji histerii, która po Fukushimie wybuchła w Niemczech i zlikwidowania tam elektrowni atomowych, nagle Niemcy też wszystkim wmawiają, że atom też jest niebezpieczny. Więc mamy po prostu różne fazy wzmożenia rewolucyjnego. No tak, w tej sprawie. Że gaz jest trochę lepszy od węgla, tak mniej zanieczyszcza atmosferę. No to jasne, ale też nie jest ideałem. No ideałem byłaby jakaś energia wodorowa, o której też się mówi, prawda? Że jest taka ekologiczna, ale trzeba jeszcze trochę nad nią popracować. A potem się odkryje, że wiatraki. Jest straszne. No, wiatraki są dobre. Też mają plusy i minusy, jak wszystko, tak? Ale trzeba po prostu rozmawiać i trzeba wierzyć naukowcom i iść do przodu. Ale którym naukowcom?
no, tym postępowym. Tym, którzy są za węglem i za innymi kopalnymi materiałami. No to w takim razie przechodzimy do trzeciej rundy. Pojedynek europejski. Runda trzecia. Wartości w rundzie trzeciej będą wartości europejskie i tak zwana mowa nienawiści. Posłuchamy Heleny Dali. Inicjatywa ma na celu doprowadzenie do podjęcia przez Radę decyzji o rozszerzeniu listy europrzestępstw, o przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści. Oczywiście Rada będzie musiała podjąć decyzję jednomyślnie. Czy potrzebujemy oddzielnych praw dotyczących mowy nienawiści? Na czym mi się w ogóle wydaje, że to jest... Myślę, że tak. I też jeszcze do tego bym dodała to, o czym się ostatnio mówi, o definicji gwałtu, tak? Bo to też przez Unię powinno być rozpatrzone i zdefiniowane jako dodatkowy rodzaj przestępstwa. Znaczy oczywiście gwałt jest przestępstwem, ale nie zawsze jest dobrze zdefiniowany i nie zawsze wiemy, o czym mówimy, tak? Więc jak najbardziej, no mowa nienawiści to jest coś, co tutaj, co tu nam Polskę zniszczyło niestety przez te ostatnie, no minimum 8 lat, jeśli nie dłużej. To jest po prostu straszne. Co znaczy by przestępstwo z nienawiści? Czyli które zdania, pani zdaniem, no, w domenie publicznej było warte tego, żeby ktoś poszedł za nie do więzienia? Były takie? No, ja teraz nie pamiętam, żeby to wszystko cytować, ale no tutaj nawet posła Kaczyńskiego jakieś wypowiedzi z Sejmu. Pamiętam na przykład o myszce agresorce, czy tego typu mało przyjemne. No, no, ale czy to jest mowa nienawiści? Ale nie mówisz do więzienia, to mogą być też kary innego typu, tak? No chociażby kary pieniężne, tak? Jakiekolwiek kary, żeby pokazać, że jest to niegodne i nie powinien tak się, na pewno poseł, ale też chodzi o zwykłych ludzi, o pisanie w internecie. Na przykład wiem co, pastwienie się nad dziećmi, tak? To są poważne rzeczy, dzieci popełniają samobójstwa przez to, że koledzy ich napastują właśnie w internecie. I to powinny być też no, sądy dla nieletnich i wtedy najczęściej, bo to małe dzieci robią, chociaż nie zawsze. To powinno być na pewno wskazywane, że to jest zło i że to niszczy ludzi. A więc takie, jak najbardziej. A takie zdanie, jak powiedział Jarosław Sellin, który podważył tą naukę klimatyczną, powiedział, że ten aksjomat się z nim nie zgadza. Powinno być wykluczenie z debaty publicznej? No nie, no przecież to nie jest agresywne. Ja mówię o agresji. Tak? Mnie to, ja rozumiem, że można mieć różne zdania i nie mam z tym żadnego problemu, ale gdyby tutaj poseł Sellin zaczął mnie wyzywać jakimiś wulgarnymi określeniami, bo mógłby, żyjemy w wolnym kraju, no to już by było coś takiego, że ja bym tutaj zgłosiła to do prokuratury. No tak, ale to wtedy niepotrzebne nowe rozwiązania, bo można zgłosić do prokuratury, można... No tak, ale czasami to nie jest takie jasne. Czasami to rzeczywiście po prostu ta mowa nie, są anonimowe, anonimy się dostaje przecież na Twitterze czy gdzieś są ci hejterzy i to jest jakby... Nie ma wszczynanych w ogóle przeciwko nim jakichś tam procesów, tak? Więc gdyby była jakaś, gdyby to było zdefiniowane i byłoby w spisie przestępstw, to może by się wtedy takie procesy odbywały. Jarosław Sellin, mowa nienawiści. No właśnie, ja generalnie uważam, że im mniej nienawiści, tym lepiej. Im mniej mowy nienawiści, tym lepiej, bo nienawiść to jest coś, co niszczy serce i umysł. Natomiast emocji czasem jest tak dużo, że się tą mową również politycy posługują. Na przykład ostatnie przemówienie Donalda Tuska, gdzie on rozszyfrowywał pod adresem mojego środowiska skrót PZPR-u, albo Borys Budka, który przez całe 8 lat, będąc szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, kiedy myśmy rządzili, wychodząc na trybunę, nie zwracał się inaczej do nas, jak używając pojęcia banda. Banda Morawieckiego, banda Kaczyńskiego i tak dalej. No, ale co powiemy o dziadku z Wehrmachtu, o Niemcach? Przecież Donald Tusk jest o reżim, o chociażby nazywanie Donalda Tuska reżim, że to przez Kaczyńskiego, prawda? Nie kontynuujmy tego tematu, jeśli chodzi o przypominanie tych nieprzyjemnych wypowiedzi, bo to właśnie o to chodzi, żeby Natomiast problem polega na tym, że żyjemy w cywilizacji świata Zachodu, w którym jedną z najcenniejszych wartości tego świata jest wolność słowa. Wolność słowa kosztuje.
Wolność słowa też oznacza, że czasami to słowo może być albo głupie, albo niemądre, albo fałszywe, ale można je głosić, tak? No i jest jeszcze ta kwestia emocji, czy ta wolność słowa przekracza pewne granice emocji, za którą jest właśnie nienawiść. I jest taka granica, gdzie trzeba reagować, jeśli jest po prostu nawoływanie do ostrego przestępstwa, na przykład nawoływanie do zabicia kogoś. Na tak? przykład jak było w przypadku Adamowicza, wtedy... jak w przypadku prezydenta Adamowicza, bo właśnie to było, jego zabójstwo było spowodowane nadmienną ilością hejtu. Na przykład Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, która bardzo krytykowała Pawła Adamowicza i wystawiła przeciwko niemu kandydata, został zabity nie przez osobę związaną z Platformą. A przez kogo? Tylko przez osobę chorą psychiczną, która twierdziła, że słuchała właśnie TVP1. A wie pani, że TVP1. Akurat się pani myli, bo w więzieniu, gdzie on siedział w Gdańsku, ja jestem z Gdańska, w tym więzieniu jedyny dostęp do jedynego programu informacyjnego, jaki miał, to było TVN24. I tu się to pani po prostu ciekawe. Myli. To ciekawe, tak. To więzienie płaciło za TVN24, a nie miało jedynki? Nie wiem, jak penitencjarny system wygląda, ale takie informacje były. Ale chciałam powiedzieć, jak natomiast, ja rozdaję, jeśli mogę, ulotki, ile ja razem polega... jestem wymyślana od złodziei i tak dalej. A skąd ci? To, no to prości ludzie. A to prości ludzie. I oni skąd? To jest język TVP, który był. Tu nie rywalizujmy, bo jak ja bym pani powiedział... Oni to mają z TVP, wiesz, jakie tam... Pamiętamy te wszystkie paski, prawda, jak brzmiały. No, nie chcemy tego wyciągać. Natomiast dotknijmy istoty rzeczy, bo ja dlatego mówiłem o tej cenie, którą się płaci za wolność słowa, bo czasem to jest nieprzyjemne, jak mówię, ale wolność słowa jest jednak na tyle istotną wartością, że warto dmuchać i chuchać, żeby ona była, dlatego, że za tymi pomysłami legislacyjnymi, zarówno w Polsce teraz, jak i tymi, o których przed chwilą w Parlamencie Europejskim usłyszeliśmy, stoi niestety agenda lewicowych partii, które chcą, żeby na przykład karać za to, że się mówi, że są dwie płcie i że się to uzasadnia. Albo karać za to, że się mówi, że ma się pewną wątpliwość moralną co do praktyk homoseksualnych. Znaczy, moralną. Nie walczy z tymi ludźmi, tylko się na przykład wątpi... No ale wiemy, jak wyglądała walka z LGBT, prawda? LGBT, a to nie było hejterskie. Czy praktyki ruchu LGBT są właściwe moralnie, bo na przykład widzimy czasami... No ale to nie jest ruch LGBT, tylko to są ludzie, prawda? Tak, zgadzam się, pełny szacunek, ale czasami ci ludzie popełniają, czy demonstrują jakieś rzeczy, które mogą podlegać krytyce. I otóż w tych ustawach planuje się coś takiego, że oni nie podlegają żadnej krytyce. Znaczy, bez przesady, Pani Joanno, ja wiem, co mówię, bo niestety niektóre z tych ustaw już w niektórych krajach Zachodu funkcjonują i pewnych rzeczy po prostu jest knebel i pewnych rzeczy nie można mówić. Ani na uniwersytetach, ani na wiecach publicznych i tak dalej, krytycznych wobec agendy lewicowej, ideowej agendy lewicowej. Znaczy, ja myślę, że zanim to w Polsce wejdzie do biegu prawnego, to szczęśliwie też nie jestem lewicową osobą w tym znaczeniu, o której tu mówimy i myślę, że to będzie, to wszystko polega na negocjacji, tak? Każdy ma prawo głosu i państwa, ugrupowanie IPO i inne i po prostu trzeba dyskutować, a nie od razu z takiego skrajność popadać, że to będzie wszystko wspierało LGBT, ruch LGBT, czy tam będzie przeciwko wolności słowa. Jest chyba przypadkiem to, że zwłaszcza te ruchy polityczne, które z tym środowiskiem się wiążą, bo jest coś takiego jak ruch polityczny z tym środowiskiem się wiążący, że szczególnie mocno walczą o wprowadzenie zapisów karnych z powodu ich zdaniem, przez nich interpretowanych elementów mowy nienawiści. No ale, więc to moim zdaniem przypadkowo nie jest. A weźmy inny raz przykład. Zachęcam, jeszcze Matkę raz zachęcam. Boską tęczową, czy w ogóle oskarżanie ludzi, że znieważają religię, czy tam kościół. To też to jest podobne, tylko to jest w innej skrajności, tak? Tak samo możemy powiedzieć, że za byle co, za skrytykowanie, nie wiem, powiedzenie czegokolwiek, wejście i zaprezentowanie swoich poglądów w kościele, te osoby były oskarżone i wręcz miały sprawy sądowe. Pani Joanno, więc wolność, to jest to samo. Wolność, niestety, strony. To jest choroba naszej cywilizacji dzisiaj. Wolność się cofa. Jeśli chodzi o wolność słowa, to niestety ona się cofa. Ludzie są nawet karani w niektórych krajach za cytowanie Biblii, bo na przykład są twarde cytaty oceniające... w kraju muzułmańskim być może tak. Nie, za cytowanie Biblii w Finlandii, w Szkocji. Albo za to, że ktoś się modli na ulicy przed kliniką aborcyjną, jest za to karany. Że się modli po cichu, no, ale już nie z różańcem w ręku. Ale w wielu krajach z kolei jest aborcja, jest wolność i nikt nie jest za to karany. Więc są, ale właśnie nie mówię są, o zaczynają być karani. Ale ja nie mówię o skrajnościach. To jest jakiś ułamek procenta. Nie, ja mówię o praktykach w cywilizowanych krajach Zachodu. Ale Finlandia, Szkocja i Francja to nie są cywilizowane kraje Zachodu? Są, ale my mówimy o jakichś ułamkach zdarzeń. Nie, to jest proces, który się rozpoczyna. Nie mówimy o większości społeczeństwa, które
jest wolnym człowiekiem. Każdy mówi, na co ma ochotę. Czy będziemy zgadzali się, żeby ludzie faszyzm na przykład propagowali i mówili, i wierzyli w Hitlera i sobie zdawali te znaki? No nie, chyba tu też akurat, nie. Tu akurat, to mówimy też o procencie, o ułamku procenta. Tu akurat na przykład w polskiej konstytucji mamy zakazane propagowanie ideologii komunistycznej czy faszystowskiej. I właśnie, więc to jest mniej więcej na tej samej podobnej zasadzie. No to są takie skrajne przypadki, o których nie powinniśmy tu mówić, bo powinniśmy mówić o czymś, co dotyczy 99% ludzi. Aborcyjną nie jest faszystką. Fińska polityk, która za cytowanie Biblii miała proces karny, nie jest faszystką. Więc niestety takie rzeczy się dzieją. Ale to jest jedna na milion przypadek. Ale to jest początek pewnego procesu. No nie wiadomo, że to jest początek. Nie widzę. Uważam, że to są jakieś przypadki przy pracy. Nie, ale dobrze, musimy się starać wypracowywać wspólne podejście. Czemu od razu wychodzić z takiego podejścia od razu, że mamy myślę, że się jest... różnimy? Powinniśmy dążyć chyba do jakiegoś środka, żeby się dogadać. Bo myślę, że to jest też bliskie dziennikarzom zwłaszcza, że do przyjęcia niestety dosyć bolesnej prawdy, że wolność słowa kosztuje. I powinniśmy po prostu żyć z tym, ale nie można wszystkiego mówić po prostu. Też każdy człowiek powinien na przykład się zastanowić, czy powinien obrażać kogoś. Ale wie pani, jak ja człowieka. Mówię, że nie można głosić poglądów faszystowskich czy komunistycznych, to wiadomo, o czym ja mówię. Ale jak ktoś mówi, że nie można używać mowy nienawiści, to że jest tak interpretowalne, że każdy tam znajdzie coś fajnego dla siebie. Być może i powinno wtedy, się to właśnie dokładnie zdefiniować, ale co nie ma mam tego na myśli. Zdefiniowania. No, ale niestety nie to ma. Do, może no to niech pani zobaczy na projekt, który minister Śmiszek forsuje w polskim rządzie. No ale na razie on... Pani rządzie, który pani popiera. Ja rozumiem, ale na razie myślę, że to nie będzie, na pewno nie wejdzie jako prawo, będzie dyskutowane, tak? Na definicji tylko dodam, jako magister, doktor i magister filozofii, że definiowanie słów jest bardzo trudne, skomplikowane, no, a czasami, trudne. Ale właściwie niemożliwe. I cały proces definiowania rozmaitych pojęć, który jest w Europie, daje najwięcej możliwości prawnikom. I żyjemy w świecie, w którym prawnik decyduje o tym, co i jakie jest. I dlatego chyba trzeba to jak najlepiej zdefiniować, nie robić, co możemy w tym kierunku. Nie da rady. To w takim razie, czyli co, punkt trzeci rozbierzesz. To bardzo dobrze, różni się jednak Koalicja Obywatelska od Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby się nie różniły, to w jakim świecie to po byśmy... Po co ten ruch by był i po co to wszystko? Ale, ta męka. Ale kiedyś, no właśnie, a ta męka w 2005 roku, to wracamy tymi wspomnieniami, był popis i wyglądało na to, że to są dwa płuca solidarnościowego świata. Ale ktoś przegrał podwójnie wybory i od tego czasu uruchomił niestety tą polaryzację. No i Donald też ktoś wygrał podwójnie i też uruchomił. No właśnie dlatego, że ktoś przegrał. Dwie strony uruchomił. Właśnie dlatego, nie, że ktoś przegrał, to mamy miało ten TVP problem. I tam była naprawdę taka nagonka. W 2005 roku? Nie, mówię o 15. Ja mówię o przegranych Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej w 2005 roku i od tego czasu zaczął się przemysł pogardy wobec Kaczyńskich i Prawa i Sprawiedliwości. Rządził, więc to już... Dobrze, przechodzimy do rundy czwartej. Pojedynek europejski. Runda czwarta. No i teraz problem migracji, relokacji. Posłuchajmy pani Gabrieli Biszow. Dlaczego jako grupa socjalistów i demokratów jesteśmy przeciwko murom? Ponieważ mury i ogrodzenia nie pomagają. Nawet historia USA tego dowodzi. Jeśli spojrzeć na amerykański mur, mury nie powstrzymują uchodźców, ale za to zwiększają liczbę zgonów. Ta, rozumiem, retoryka antymurowa się przynajmniej w Polsce się skończyła. Tak czy nie? Znaczy tak. Znaczy to jest... Ta historia nie jest taka prosta, że antymurowa czy murowa. To ogrodzenie, które w tej chwili jest na tyle łatwe do przejścia, że ludzie się kaleczą, ale przechodzą, tak? I są potem te pushbacki. Jeśli już robić mury, to taki, żeby rzeczywiście były nie do przejścia, tak? A coś takiego, co jest w tej chwili, to tylko się rzeczywiście kończy, jak to było wspomniane, śmiercią i cierpieniem ludzi. I to czasami, być może tych migrantów agresywnych, czasami, ale też w większości, czy bardzo często, rodzin z małymi dziećmi z Syrii, czy z innych tego typu krajów, prawdziwych uciekinierów szukają
szukających lepszego życia i kobiety w ciąży, więc no ale rzeczywiście, tu muszę przyznać, że myśmy byli przeciwko temu murowi, no bo jakby nie wierzyliśmy, no mieliśmy rację, że on będzie dobrze zbudowany, bo nie był dobrze zbudowany, tak? I te druty, no to przede wszystkim jest szkoda tych zwierząt, te druty takie kujące w rzekach, ile tam zwierząt umiera. Więc to jest straszne, więc jeżeli już robić takie zabezpieczenie, to porządne, tak? Porządne, żeby jakby skończyć napływ tych ludzi, żeby mieć jakby nadzieję, że Białoruś przestanie ich tam napuszczać. Jak będzie mur porządny, nie do przybycia, no to może po prostu się zniechęci. Więc to by miało wtedy sens. Natomiast nie takie coś, że z tym lewakiem można podejść, czy z jakimś nożem na kiju i to wszystko po prostu przejść. Jeżeli już o tym mowa konkretnie, no to oczekuję od liderów Platformy Obywatelskiej słowa przepraszam za 2 lata tego, co wyprawiali. Bo kiedy nastąpił ten atak hybrydowy na Polskę ze strony Putina i Łukaszenki, to już nastąpiło jesienią 2021 roku, to przez 2 lata w retoryce polityków ówczesnej totalnej opozycji i wszystkich sprzyjających im celebrytów był hejt po prostu przeciwko mojemu rządowi, przeciwko Straży Granicznej, przeciwko wojsku. Były używane sformułowania pod adresem polskich mundurowych służb. Działania na granicy ludobójstwa z ich ale strony. To jest jakby były prawda. Takie słowa. No, ale ja to słowo jakby podtrzymuję w tym momencie. Że nasi strażnicy i wojsko to ja ludobójcy? Ja uważam, że... Znaczy ja... Nie wszyscy, ale to, jak się zachowywali wobec niektórych tych osób, które się przedzierały przez granicę, no wyrzucanie chorej osoby czy matki w ciąży w mrozie, zostawianie ich na bagnie, to jest jak to określić? Bardzo zamiast przyjąć do ośrodków w Polsce, zweryfikować i ewentualnie pani, odesłać, gdzie pani trzeba, Joanna, tak? Ale pani, no takie zachowanie to niestety... Nie wiem, skąd pani takie informacje czerpie, no, ale oglądaliśmy. Przyznawali się nawet dziennikarze lewicowo-liberalnych mediów do tego, że mówili w tej sprawie nieprawdę. No ale też wiele było sprawdzonych faktów. I też jest nieprawdą i sami to teraz mówicie, kiedy nawróciliście się. No ale dalej to ma miejsce, co ciekawe, więc ja tutaj nawet nie twierdzę, że to się skończyło, co ciekawe. Może jest trochę mniejsze natężenie. I też nagle zauważyliście, że tam są sami młodzi mężczyźni, nie ma tych kobiet z dziećmi. Nie, no kobiety... Były wyjątkowe rzeczywiście na samym początku, ale generalnie tak już nie jest. I że to jest zorganizowana akcja w ramach wojny hybrydowej przeciwko Polsce. Obliczona na to, że Putin już wiedział, że zaatakuje Ukrainę. Trzeba zdestabilizować Polskę i trzeba zdestabilizować Europę przez rozszczelnienie granicy i prowadzenie niepokoju. Ja oczywiście rozumiem, jaki był cel tego. Rzeczywiście chodziło o to, żeby skłócić czy wprowadzić tą destabilizację, ale nie zmienia to faktu, że traktowanie ludzi, i do tej pory też są to dzieci często i matki, całe rodziny po prostu, które proszą o to, aby dać im azyl. Dobrze, ale teraz istotę rzeczy. Więc to nie jest takie proste, że są sami młodzi mężczyźni, którzy w Niemczech robią rozróby. Dobrze, później. Pani Joanno, ale proszę pozwolić mi... Mhm. Parę zdań bez przerywania powiedzieć. Uchwyćmy istotę rzeczy. Jak się ktoś chce dostać z jednego kraju do drugiego, to są 2 drogi. Albo idziesz do konsulatu tego kraju i mówisz, że chcesz do tego kraju przybyć, mieć prawo pobytu albo prawo do podjęcia tam pracy. I służby państwowe analizują, czy chcą tego człowieka, czy nie. Druga metoda, jak wybucha wojna, na przykład na Ukrainie, to kobiety z dziećmi ukraińskie stawiały się na punkt graniczny Polski, żeby mieć kontakt z polskim strażnikiem, pokazać papiery i otrzymać prawo do wejścia na terytorium Polski. Jeżeli ktoś próbuje do takiego kraju się dostać przez zieloną granicę, przez bagna, przez lasy, przez rzekę, przez Morze Śródziemne, przez Szlak Bałkański, to popełnia przestępstwo. Popełnia przestępstwo ten, kto go dowiózł, i namawiał do tego, żeby on to zrobił, i on też popełnia przestępstwo, że to robi. Nawet tutaj powiem, że to jest obojętne, czy to robi kobieta, dziecko, czy mężczyzna. No ale... Każdy z nich popełnia przestępstwo, bo to jest nielegalne działanie. W związku z tym każdy kraj ma prawo się bronić przed przestępczymi działaniami. I w związku z tym te 3 rzeczy odróżniajmy, bo bardzo często to jest niestety mieszane. Nawet tej wypowiedzi tej europosłanki było. Najpierw mówi o imigrantach, a potem nagle na jednym wydechu mówi o uchodźcach. Ale to są ja różne mogę dodać rzeczy. Coś jeszcze. Jeszcze jest, jak wiemy, rzeczy. Trzecia metoda dostania się do Polski, to jest kupienie wizy, tak? Jak te... Nie wiadomo, jak to były liczby, od kilkuset do 268 tysięcy. Stworzyliście sztuczną, nieistniejącą aferę. 268 ale przypadków. Ale już wracając poważnie do tych migrantów z Afryki, to, ale oni są tak tam często w złej sytuacji,
i to się będzie pogarszało, jak już mówiliśmy, z tym klimatem, więc to się nie skończy, tak? I to się będzie nasilało. Tylko pani... A jeśli mogę też raz powiedzieć, pamiętamy w PRL-u te pojedyncze, co prawda, ale jednak ucieczki do Szwecji czy do Berlina. To co, też pan uważa, że to nie było na miejscu? No, oczywiście to było nielegalne. Sytuacja, to była ucieczka polityczna, a tutaj jest próba dostania się do lepszego świata pod względem ekonomicznym i to w sposób taki niekontrolowalny, że po prostu Europa będzie może zostać zniszczona. Ale częściowo zniszczone. To też są ucieczki polityczne, chociaż rzeczywiście rzadziej. Najczęściej są po prostu ucieczki klimatyczne, że jest tam susza czy gorąco. Jak jest ucieczka polityczna, to z papierami, na punkt graniczny. No dobrze, ale to jest sytuacja... No ale to sytuacja, oni chyba próbowali, nigdy nie został przyjęty w ten sposób. Chyba nie próbowali. Jeszcze jedno warto tutaj powiedzieć. Dlaczego pakt migracyjny przyjęty przez Unię Europejską jest błędem? Dlatego, że on legalizuje to, co ja przed chwilą powiedziałem. Przestępcze praktyki. Bo każda próba nielegalnego dostania się jest formą przestępstwa. I teraz co słyszy Putin, Łukaszenko i handlarze ludźmi z Azji i z Afryki? Oni słyszą rzecz następującą. Aha, Unia Europejska przyjęła mechanizm, że będą legalizować tych zorganizowanych przez nas ludzi na swoim terenie, rozprowadzać ich po całej Europie, a ci, którzy nie będą chcieli przyjąć, będą musieli za to płacić. Więc warto ten proceder kontynuować. To tylko dotyczy 30 tysięcy ludzi, tych migrantów rocznie. To jest malusieńka w ogóle liczba, gdzie Polska ma około 8% ich przyjąć, czy ile to jest? 2400 osób, tak? A dlaczego pani komisarz Johansson powiedziała, że rzecz dotyczy 3-4 milionów osób rocznie? No nie wiem, ja tu mam dane przepisane. Dobrze, ale właśnie o tym mówię, że próbuje się dostać tyle, co ja powiedziałem, a będzie się przyjmować 30 tysięcy. To znaczy, że 99% tych wyłapanych na terytorium Europy, co z nimi będzie? Będą trzymani w jakichś obozach, będą selekcjonowani, będą wyrzucani. Moim zdaniem tutaj trzeba uszczelniać granice. Po prostu musi być twarda polityka uszczelniania granic. Ale dobrym mułem i takim, żeby łatwo tym lewakiem go przejść. A druga sprawa, to jeśli chodzi o Polskę, to myśmy jednak przyjęli minimum 200 tysięcy Ukraińców. Więc przewinęło się 6 milionów. No, tak, przewinęło się, ale jako migrantów, powiedzmy, takich, które zostało. Zostało na stałe milion. No więc o tym bardziej. Więc wojenne. Polska na wiele lat będzie w ogóle zwolniona z przyjmowania tych nowych migrantów. To nie jest prawda. Pani się myli. Proszę przeczytać ten dokument. Ale to są jeszcze negocjacje. Proszę przeczytać ten dokument. Tam nie ma takiego zapisu, że ale ktoś, jest zapis kto o kraju, który Ukraińców. Jest przy granicy i ma wojnę hybrydową, jest też przed bałą. Niemcy przyjęli mniej więcej tyle samo Ukraińców i będą... Ale nie żyją przy Rosji. Problem z tym paktem migracyjnym jest taki, że decyzja będzie w Brukseli i my będziemy mogli tylko poprosić o wyłączenie, ale ta prośba będzie mogła być nieuwzględniona. Myślę, że Donald Tusk dopilnuje tego, żeby być wyłączonym. A jestem przekonany, że tak nie będzie i będzie pani niemile zaskoczona. Czas na finał. Pojedynek europejski. Finał. No a przed finałem losowanie teraz pani pozwoli, że Jarosław Sellin będzie głosował lewa albo prawa ręka. Ten, kto wylosuje krówkę, zaczyna i ma 1,5 minuty na to, żeby przekonać przeciwnika do tego, żeby zagłosował właśnie na niego. Jeszcze teraz mieszamy. Wymieszane. Prawa ręka redaktora. Prawa. Czyli pani zaczyna. No dobrze. Dlaczego zagłosować na mnie? Dlatego, że jestem kobietą, a teraz jest moda na głosowanie na kobiety, bo kobiety są bardziej wrażliwe. Poza tym to w odróżnieniu od mojego przeciwnika, rozmówcy. Ja wiem, że mamy katastrofę klimatyczną spowodowaną przez działalność człowieka i zrobię wszystko, by postarać się ją spowolnić, a może nawet opanować tak, by za kilkadziesiąt lat zaczęła się cofać ta katastrofa. Bo w tym momencie, jeśli nic nie zrobimy, to tak jak już tu mówiliśmy, no za 50 lat czy za ileś wyparujemy po prostu. A po drugie, zanim to nastąpi, to będziemy mieć milionowy napływ migrantów właśnie z Afryki, z którym sobie nie poradzimy i żadne pakty migracyjne oczywiście i żadne mury nam w tym też nie pomogą, bo to już cała Europa musiałaby się ogrodzić, to nie będzie miało miejsca. Więc to jest mój jakby poza obronnością Polski i poza paktem obronności europejskim, ale to jakby będzie, to już wiemy, że będzie miało miejsce te wspólne produkcje broni, wspólne planowanie i tak dalej przeciw Putinowi, to
ten postulat walki z katastrofą klimatyczną to jest mój numer jeden, bo musimy bardzo ostro działać i mamy rzeczywiście na to, jak tutaj była mowa, słyszeliśmy, 30-40 lat lub nawet mniej. I musimy to zrobić dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i prawnuków. I właśnie kobiety tutaj widać, że bardziej sobie z tego zdają sprawę i chcą zapewnić właśnie swoim potomkom czyste środowisko, wodę, jedzenie i w ogóle możliwość w ogóle życia na naszej szerokości geograficznej. Zachęcam mieszkańców Pomorza do głosowania na moją osobę w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Myślę, że jestem do sprawowania tej funkcji dobrze przygotowany. 19 lat jestem posłem do Sejmu Krajowego. Pracuję w Sejmie, przede wszystkim w Komisji właśnie do Spraw Unii Europejskiej. W ministerstwie przez 10 lat odpowiadałem też, w Ministerstwie Kultury, odpowiadałem też za dystrybucję środków europejskich na polską kulturę, na polskie instytucje kultury. Wiem, jak to działa. I ze względów też politycznych, bo uważam, że te wybory są najważniejsze w historii naszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo rzeczywiście w tej kadencji 24-29 rozstrzygnie się właśnie przyszłość albo nie przyszłość Zielonego Ładu, który jest moim zdaniem błędem polityki europejskiej. Rozstrzygnie się przyszłość polityki migracyjnej, a więc tego, czy Polska nadal będzie bezpiecznym krajem, czy też będzie popełniać te same błędy, które przez dziesięciolecia popełniły kraje Zachodu, Francja, Niemcy czy kraje skandynawskie, które już nie są bezpiecznymi krajami. Będzie się rozstrzygać też to, czy będzie dalej trwała ofensywa poprawności politycznej, która ogranicza nam wolność słowa i będzie się też rozstrzygać to, czy Unia Europejska będzie szła w kierunku scentralizowanego państwa, co będzie sprzeczne z polskimi interesami narodowymi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tej debacie. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i wspierać radio. Wolne, niezależne i konserwatywne media w debacie, drugiej debacie pojedynku europejskim uczestniczyli pani Joanna Staniszkis, pozycja numer 8 na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i pan Jarosław Sellin, pozycja numer 2 na liście do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, województwo pomorskie. Tak to wygląda. W nagrodę pani radna dostaje krówkę. Krówkę dostaje też pan Jarosław Sellin. I to z Milanówka. I realizator, z mojego okręgu. I realizator audycji, ale w ten sposób. Przeleciała gol. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Pojedynek europejski.